Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać fajną sałatkę z marchewki. Nie ma tutaj nic trudnego, tyle że jest to marchewka na słodko. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że to jest jeden z pierwszych przepisów, który pojawił się na naszej stronie www.kotlet.tv. Tylko że do tej pory jakimś cudem nie doczekał się filmu, mimo że tą sałatkę tak naprawdę przygotowuję bardzo często. Tutaj możemy się spierać, czy to jest bardziej sałatka, czy surówka. Ja jestem nauczona, że jak się dodaje śmietany, to wtedy z automatu nazywa się to sałatką. Ale zachęcam Was tutaj od razu do komentowania i też jestem ciekawa, jak Wy jadacie sałatki, surówki z marchewki, czy bardziej na słodko, na słono. Pokazywałam Wam też kiedyś fajną wersję z jabłkiem, z dodatkiem octu. Też bardzo, bardzo ją lubię i też często gościł nas na stole. No a dzisiaj jedna z moich ulubionek, czyli marchewka na słodko. Najpierw marchewkę ścieram na tarce o grubych oczkach. Mam już całą miskę tartej marchewki i teraz czas na dodatki. Wsypuję pestki z słonecznika, dodaję również rodzynki, a także śmietanę. Ja proponuję Wam śmietanę 12%. I do tego dodaję jeszcze cukier puder. W alternatywnej wersji czasem, kiedyś szczególnie ubijałam śmietanę kremówkę z cukrem pudrem na taki puch i dopiero to dodawałam do sałatki, ale jednak przerzuciłam się na śmietanę troszeczkę niższą procentowo, jak 12%. I teraz te wszystkie składniki dokładnie ze sobą mieszam. No i tak naprawdę sałatka już jest gotowa. Jak widzicie, tutaj wielkiej filozofii w przygotowaniu takiej sałatki do obiadu nie ma. Jestem po prostu ciekawa, czy znacie tą sałatkę, bo wiem, że już wiele osób ją robiło. No albo też jestem ciekawa, jakie Wy macie swoje kombinacje smakowe, jeżeli chodzi o sałatki czy surówki z marchewki. Czekam na Wasze komentarze, a po przepisy, porady oraz aranżacje zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv. Pa, pa!